Dojechaliśmy, moi drodzy, do Pumacale. Bezproblemowo, bez żadnych przystanków. Trochę mi to kiepsko brzmi, to Kale, ale okej. I teraz idziemy przez ruiny Chios, dawnego miasta. To oczywiście rzymskie, tutaj bizantyjska brama. Zrobię zdjęcie. Uwaga! Pięknie. Czekajcie. Ok. A teraz dwa, bo ludzie idą. I tutaj ruiny miasta, które kiedyś było ogromne. Ej, wiesz co? Poczekaj chwilę. No. Daj mi tą reklamówkę. Czemu? Teraz nic nie zostało. No nic nie zostało z tego miasta, synuś. No tak to jest. Cywilizacje są. Tam coś zostało, kawałek. Są. Długi okres czasu, później konflikty i cywilizacja się niszczy. Yes, exit is over there. Idziemy na terases. A, bo jedni wchodzą, drudzy wychodzą z tej strony stare. Tak jest. A nie dajesz sobie radę z tą torbą? Tak. Jest ok. To? No, to tu płatko się idzie, nie? No, ale to... się dobrze idzie, nie? A tam zobacz, fajnie zostało z tym. Tam takie, jakby cała ta jedna strona i troszkę takiego mostu, nie? A, bo tam jest amfiteatr. Tata, też są takie na łopę, no i fajnie, do helikopter. Bo to amfiteatr tam jest, wiesz? Zobacz, widzisz? Został cały ten łuk. Dlatego się to zachowało, bo amfiteatr jednak jest taką mocną konstrukcją. A tak, to sobie możecie wyobrazić, jak to wszystko wyglądało tutaj. Co wczoraj, patrzcie, z tymi ojcem, z tym brzuszkiem. Tak? Mhm, tam ta ruda. To tak. Tak daleko. Stańcie tu na chwilkę. Mokro? Nie, to się tak wydaje ci. Taki jakiś sól czy coś. Nie ma wody. Nie jest. Gdzie? No nie widzisz. Stary, tu cała woda. Nie, woda tam na dole jest. To już jest to? Nie można wrócić. Można? Nie, tu nikt nie chodzi, widzisz? Tam chyba niżej trzeba zejść, wiesz? A to jest to jezioro? Nie, jezioro Kleopatry jest tam, ten basen Kleopatry jest gdzie indziej. No to są te takie zwapienne te... Ale nie to na dole. No taka woda. Taka woda, kotek. Tam się też kąpię. Chyba tak. Chodź tu, zdjęcie wam zrobię. Fajnie. Mam zejść bliżej czy co? Nie, jest okej. Chodź.
Super. Staj się na ławce, kopi. A, dobra. O, teraz jestem taka... O my god, jak widać teraz. Dzięki. Dziękuję bardzo. Fajnie, ładnie. Super. Tam można iść, wiecie, tędy? No, no. I tam pójdziemy i tam można później zejść. Oto właśnie to całe Pumacale. Pięknie ten wapień wygląda. Świetnie, naprawdę. Światełka są już wieczorem. Tak, tak, stańcie tu. Tak, rączki do góry. Super. Biust pięknie. No, idziemy. A ty masz te papcie mu? Tak. Może mu daj, bo mu to boli teraz. Chcesz papcie? Tata ci da papcie, poczekaj. A tu nie wiem, czy można, wiesz? Bo tu słyszałem, że nie można. Da radę. To chodź tędy, tu jest mi wikany. Dawaj, dziamy. Chodźcie tam, z tamtej strony lepiej. Nie, to się mówi, ale tu jest papcie. Da radę, mama, on jest twardy chłopak. Nie przesadzam. No, jak tu wyjdziecie na to, to stańcie na chwilkę. Obróćcie się, no. Czekajcie. No, pana. O, może być ślisko. Co ci zrobić? Nie, tam dalej. Chodźcie, idziemy tam na sam dół, nie? Dalej, to tędy? Tędy, tędy. I puszka. Tam, gdzie mokro, to uważajcie, może być ślisko. Tutaj to gładziutkie to. No mówię, tam, gdzie... Mokro. O, czekaj, stój. Hej, halo. Halo, kochanie. Kochanie. Daj mi rękę, chodź. Tędy pójdziemy, chodź. No to tam jest mokro. Chodź. Ludzie, jak mnie wkurzasz. Mieszaj się. Nic no tutaj boki. Zimno. Uwaga, bo będzie śmieszne. Uważajcie, nie wejdźcie w zdjęcie. Ciepła? Ciepło. Naprawdę? O, Johano. No to gorące źródło. Ale niewygodnie się chodzi. Musisz uważać. Uważaj, synu. Wow. To gorące źródło. Chodźcie tam dalej, zrobię zdjęcie. Nie pij tego. Nie. No mówię, musisz uważać. Po malutku. Au, au. Ej, tutaj się robi głęboko. Tak,
Jeśli to za szybko będzie chcieć, to ja nie dam rady. No, tata. No czekajcie, tutaj chciałem. Tam do tego rogu dojdźcie. No, ja tam do tego rogu chodź. To wszystko dla zdrowia. No, no, a ty. Sorry. Tylko naciśnij teraz aparacie, bo się nagrywa. Okej. A, tutaj aparacik. Okej. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Na dole. Można, można. O, ekranie jest. Ciepła? No, ciepło jak nie wiem. Ej, zdjęcie. Poczekaj, o, Wiktor, chodź po panu, robi zdjęcie. Mama! Chodź za mamą. Ja nie mogę. A no to nasa urwiarina. Fajne, nie? Ej, zdjęcie. Pięknie. Gdzie jest tą pinkę? Chyba jej się pomyliło. No ma to, co idzie w tym kapeluszu i w tej kurtce. To ma tak. Taki ma kostium wycięty i tu ma całe cycki na wierzchu. Która? Tak. Tutaj taki, taka glinka. A to chociaż zdjęcia nam porób. Ej ty, ja bym miał nails, czekaj.
No chodź. Baseny Kleopatry, które były podarowane Kleopatrze przez rzymskiego władcę. I tutaj naprawdę Kleopatra się w tych basenach kąpała. Odmładzające efekty będą na mojej żonie. To teraz, kochanie, obróć się, żeby było widać, jak teraz wyglądasz, i później zrobimy, jak wyglądasz później, nie? Dobrze. A oto i baseny Kleopatry. No słuchajcie, jeszcze w ruinach nie pływałem nigdy. Więc to jedyna okazja, żeby w ruinach popływać. Dobrze. Będziemy się przebrać najpierw. A można sikę koleta. Czekaj, chodź na chwilkę. To są w basenach Kleopatry, moi kochani. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. To teraz ruiny są już tych pięknych basenów, ale kiedyś to wyglądało na pewno fantastycznie. Kiedyś na pewno fantastycznie to musiało wyglądać. Halo, teraz? Halo? Nie ma ludzi, halo? No, focia. Pięknie. Gdzie? Tak to wygląda, słuchajcie, naprawdę fantastyczne miejsce. I pomyślę, że tu naprawdę Kleopatra pływała, to jest no coś niesamowitego. Muszę sobie zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś z tymi kolumnami wszystkimi stojącymi. Fantastyczne miejsce, naprawdę. Nasz nurek, na
sznurek, kochany. Jemu tylko basen dać i zabawa jest na całego. Nic więcej mu nie potrzeba. To są naturalne źródła, słuchajcie, te baseny są ciepłe. Ciepłe, bo tu są takie termalne, naturalne źródła. A tam w oddali, proszę, Koloseum ogromny. No to miasto kiedyś musiało niesamowicie wyglądać. Ogromne to miasto, Heraklius. A tam moja Kleopatra. Moja Kleopatra już młodziej wygląda. Proszę bardzo, wszystko się wygładziło. Tu mój pływak nurkuje, nurek. On po prostu woda, tam gdzie woda, to Wiktor ma mnóstwo zabawy. Tu fotka. Mikuś, fotka z mamą. Szybko. Super. A se iść na podfontannę. No kochanie, 5 lat. 5 lat. 5 lat. 5 lat młodsza. Znamy się z Kumakale. Było bardzo fajnie, miło. Było bardzo miło. Ja wracam młodsza od 20 lat. I 15 kilo szczuplejsza. Moja Kleopatra. Nie wiem, czy nie widzicie. Uważaj. Cóż to był taniec? Żegnamy się z pięknym miejscem.
pięknym miejscem. No i co, warto było przyjechać? No ładnie. A jutro hotelowy relaks. Ale koszuli tak już nie masz. Odpoczynek. Zatem mandat ci nie daruję. Odpoczynek jutro w hotelu, obiecuję.